Najwyższe święto chrztu pańskiego kończy ten okres Bożego Narodzenia. Zobaczymy to w zmianie kolorów, w liturgii, ale oczywiście jeszcze można powiedzieć w naszych uszach i też w naszym sercu są te obrazy z Bożego Narodzenia, z tego roku i może też z innych lat. Może też to, co usłyszeliśmy, kiedy czytaliśmy Ewangelię o Bożym Narodzeniu, o trzech królach, którzy przychodzą złożyć hołd Jezusowi. I rzeczywiście, można powiedzieć, że tak szybko liturgia zmienia ten temat Bożego Narodzenia na chrzest. Pan Jezus w czasie chrztu jest już dorosłym człowiekiem. I dzisiaj Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy spojrzeli w niebo. Żebyśmy spojrzeli w niebo, gdyż niebo się otwiera nad Jordanem i słyszymy głos Boga Ojca. Widzimy też znaki, którym jest ta gołębica, symbol Ducha Świętego. I wszystko to są znaki, przez które Pan Bóg niestrudzenie nam powtarza, że jest z nami. Tak, ja jestem z wami. Ja was znam. Ja was kocham. Mówi też nam przez te znaki i przez te wydarzenia, które świętowaliśmy, że jest droga, która biegnie od Niego do każdego z nas. Że jest również droga, która biegnie od nas i wspina się do Boga. I rzeczywiście ten czas Bożego Narodzenia, objawienia Pańskiego i dzisiaj chrztu pomagają nam otworzyć nasze oczy i nasze serca na tą tajemnicę naszego Boga, który przychodzi, aby z nami zamieszkać, który przychodzi, aby być w naszym codziennym życiu. Nie dajmy się też skusić takiemu przejściu gwałtownemu od narodzenia, które przeżywaliśmy, od razu do Chrystusa dorosłego, który ma już 30 lat. Dlatego, że nie wolno nam zapomnieć o tym, że Jezus przeżył 30 lat w rodzinie. On przeżył 30 lat życia, takiego zwykłego życia w rodzinie. I chyba często zbyt szybko jakby przychodzimy od Bożego Narodzenia do życia publicznego Pana Jezusa. A trzeba chyba wracać do tego Jego życia, kiedy był chłopcem, kiedy wzrastał, kiedy uczył się, kiedy mieszkał z rodzicami, kiedy uczył się też swojego zawodu. I dzisiaj to święto chrztu Jezusa, rzeczywiście ono nas wprowadza w Jego misję. Jezus się narodził, stał się człowiekiem i dzisiaj wstępuje w te wody Jordanu, żeby zapowiedzieć, że odda, jakby weźmie na siebie nasze grzechy. I w taki sposób definitywny weźmie je w momencie, kiedy odda swoje życie, kiedy zostanie zabity za nas. Jest ten znak chrztu, jest takim znakiem na nowo zjednoczenia się z każdym z nas. I chrzest jest też takim mostem. To jest most między nim a nami. Jest też drogą, która staje się dla nas dostępna. I jest taką też, można powiedzieć, bramą nadziei. Tak jak to niebo, które się otwiera w momencie chrztu, rzeczywiście niebo otwiera się dla nas, dla każdego z nas, dzięki Chrystusowi.
I słyszymy, widzimy objawienie się Trójcy Świętej. Jest to jeden z fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie widać Trójcę Świętą, która się objawia. Słyszymy głos Boga Ojca, widzimy w postaci gołębicy Ducha Świętego i oczywiście Syna Bożego. I rzeczywiście ten Duch Święty, który wstępuje na Chrystusa w tym momencie, jest też takim znakiem dla nas, że my jako ochrzczeni potrzebujemy Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, aby nam towarzyszył. I widzieliśmy wielokrotnie działanie Ducha Świętego w Piśmie Świętym. Na przykład, kiedy anioł przychodzi do Maryi, mówi jej, że Duch Święty zstąpi na ciebie, że moc Ducha Świętego ochroni cię, że z Ducha Świętego pocznie się to, co ten syn, którego porodzisz. Widzieliśmy też w momencie, kiedy rodzice, święty Józef, Maryja przyniesie dzieciątko do świątyni, to Duch Święty wzbudził w sercu Symeona i Anny to pragnienie przyjścia w tym czasie do świątyni i spotkania tego starego człowieka z tym, który jest Zbawicielem. I w wielu innych momentach, w wielu innych też życiorysach widzimy to działanie Ducha Świętego. Są to ludzie, którzy słuchali Ducha Świętego, którzy dali się prowadzić Duchowi Świętemu. I Duch Święty jest tym, który daje życie. Jeżeli rzeczywiście nie narodzimy się z wody i z Ducha, to nie wchodzimy w to nowe życie, które Jezus nam ofiarowuje. Jest taki fresk w Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie, gdzie widać Adama, który leży taki bezwiędny i Bóg Ojciec dotyka swoim palcem Adama, jego rękę. I jest to taki też jakby znak, że właśnie w tym momencie Duch Święty ożywia mocą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Życie wstępuje w tego Adama. I w naszym życiu większość z nas była ochrzczonych, kiedy byliśmy niemowlętami. Także nie przypominamy sobie, większość z nas nie przypomina sobie, jak to było, czy płakałem, czy nie płakałem. Ale to, co trzeba też wiedzieć, że ten moment chrztu jest wielkim darem Boga. Chociaż dzisiaj niektórzy ludzie mówią może, a lepiej by było, gdyby dziecko samo wybrało. Ale ja was zapewniam, że wasi rodzice, którzy was ochrzcili, oni uczynili wielkie dobro dla was. I powinniśmy być wdzięczni za to, że nas ochrzcili, kiedy byliśmy dziećmi. Dlatego, że jest to, jak mówiłem, najpiękniejszy i najwspanialszy dar Boga. I rzeczywiście ten moment jest działaniem Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi w momencie chrztu, ale to nie jest też automatycznie, nie w momencie chrztu nie stajemy się automatycznie dojrzałymi chrześcijanami. Dlatego, że my po chrzcie stajemy się chrześcijanami. Życie po chrzcie jest drogą, jest takim wzrastaniem, procesem stawania się, przemiany, oczyszczania i wydawania też owoców. I ten dar trzeba nam odkrywać, trzeba nam go przyjąć. To nie jest tak, że mam mój dokument chrztu, metrykę chrztu i to wystarczy. Nie. To tak jest, że
my mamy, jak gdyby jesteśmy odpowiedzialni za ten dar, aby ten dar przyjąć, przyjmować każdego dnia, aby ten dar wydawał owoce. Dzisiaj jest taki dzień wspólnoty dla młodzieży, która spędziła tutaj popołudnie, młodzieży oazowej. I rzeczywiście to, co wy staracie się robić w czasie waszych spotkań oazowych w ciągu roku, cała wasza formacja jest zaczerpnięta z tego programu, który jest programem przygotowania osoby dorosłej do chrztu. Czyli jest to program dla katechumenata, czyli tego, który przygotowuje się do chrztu. Dlaczego my to robimy? Dlatego, że w Kościele chrzcimy dzieci i później odkrywamy na nowo, kim jest Bóg. Odkrywamy na nowo, czym jest ten wielki dar, którym otrzymałem. I można powiedzieć, zostaliśmy ochrzczeni w wierze naszych rodziców. To nasi rodzice z wiarą przynieśli nas i poprosili o chrzest. Ale teraz, kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, musimy wybrać sami tą wiarę, aby ta wiara była naszą wiarą, aby ten Bóg był naszym Bogiem. Dlatego ten ojciec Blachnicki, który jest założycielem Ruchu Światło Życia, miał takie, można powiedzieć, no takie światło od Ducha Świętego. Duch Święty jakby dał mu taką dobrą inspirację i popchnął go do tego, aby stworzyć ten ruch, aby dać tym wszystkim młodym ludziom, mniejszym i większym, okazję właśnie do wybrania Jezusa Chrystusa jako mojego Boga, jako tego, który jest moim Zbawicielem. Czyli przeżywania na nowo tego, co otrzymaliśmy w czasie chrztu. I rzeczywiście może dzisiaj jest też taka okazja, żeby podziękować Bogu za nasz chrzest, za to, że otrzymaliśmy ten dar. Może też podziękować rodzicom. Nie wiem, czy ktoś z was już podziękował rodzicom za to, że nas ochrzcili, za to, że przynieśli nas tutaj pewnego dnia do kościoła i podziękować. Może też nawet nie wiecie, kiedy byliście ochrzczeni. Sprawdźcie, zapytajcie rodziców, a kiedy ja byłem ochrzczony? I rzeczywiście jest to wielki dar, który wymaga czasu i który prośmy, aby Duch Święty nam pozwolił odkrywać nieustannie na nowo, aby rzeczywiście chrzest był taką...